Nazywam się Elżbieta Rogala. Moje nazwisko rodowe Stępień. Urodziłam się na Górczewskiej 15, numer mieszkania 23. Mój tata pracował w firmie prywatnej, był introligatorem. Moja mama nie pracowała, zajmowała się mną. Moja mama mieszkała na ulicy w Warszawie, na Woli, na ulicy Krochmalnej, róg Karolkowej. Tam się poznali z moim tatą i moja mama wyszła za mąż. Ślub brali u świętego Stanisława na ulicy, już nie pamiętam dokładnie jakiej, w każdym razie na Woli u świętego Stanisława. Moja mama się mną zajmowała, nie pracowała. Bracia mojego taty mieszkali też w Warszawie. Stryjek Stacho mieszkał w mieszkaniu służbowym na terenie szpitalika Karola i Marii, który mieścił się na ulicy Leszno. A stryjek Władek mieszkał na ulicy, w banku rolnym, ponieważ był pracownikiem bardzo jakimś tak bardzo związanym z elektryką, jeśli chodzi o cały bank rolny, i tam miał mieszkanie służbowe. No i mieszkaliśmy tak do 1939 roku, kiedy Niemcy wkroczyli i zaczęła się okupacja. Niemniej kontaktowaliśmy się bardzo często. Wszystkie, powiedzmy, uroczystości rodzinne, jakieś takie zjazdy, imieniny, święta spędzaliśmy razem. No i tak to trwało aż przez całą okupację. Mieszkaliśmy na trzecim piętrze. Okna nasze wychodziły na ulicę Górczewską, którą jeździły tramwaje. W tych tramwajach jeździli i Polacy, i Niemcy. Niestety pierwszym pomostem mogli tylko wchodzić Niemcy. No ale to nie było takie ważne. Ważne było też to, że na vis-a-vis naszego domu, na tej ulicy Górczewskiej, stał taki niski budynek, właściwie parterowy, była to buźnica. Tam przywozili Żydów i tych Żydów tam rozstrzelali. Ci Żydzi byli przywożeni w workach, cali byli w workach, tylko głowy mieli na wierzchu, i takie sytuacje powtarzały się niejednokrotnie. Natomiast z mamą chodziłyśmy czasem po zakupy na Kercelach. W kilku miejscach po drodze spotykaliśmy szubienice, na których często wisieli ludzie, ale często też nie wisieli. Nawet mój kolega z mojej klatki, z mojego piętra, kiedyś wrócił z tatą z jakiegoś spaceru i powiedział do mamy, że też by chciał się pobujać na takiej szubienicy, tylko nie za głowę, ale za brzucho. No więc takie były nasze dziecinne po prostu sytuacje, które przeżywaliśmy bardzo ciężko. Jeśli chodzi o dziecinne takie zabawy, nasze podwórko na tej ulicy naszej Górczewskiej było przepięknie utrzymane. Pracował tam pan Górski, był naszym panem dozorcą, wspaniały człowiek, bardzo ciepły, a szczególnie jeśli chodzi o dzieci. Weszli Niemcy. Właściwie nie byli to Niemcy, tylko Ukraińcy. Kazali nam wszystkim zejść do piwnic. W piwnicach mieliśmy w mojej piwnicy, na takim wydzielonym miejscu, gdzie pod spodem był węgiel, na wierzchu leżał jakiś, nie wiem, koc, nie koc. I tam, jak były naloty, schodziliśmy tam i tam siedzieliśmy, modliliśmy się. Czasem tam też jedliśmy jakieś posiłki, jeżeli te naloty trwały dłużej. 5, 6, już nie wiem, czy 5 czy 6, kazali nam wychodzić. Nic nie pozwolili w zasadzie nam zabrać. Z nami była moja babcia i mój dziadek i mój wujek i mój stryjek. Wujek, bo to mamy brat, to wujek.
i którzy przyszli właśnie z ulicy Krochmalnej, żebyśmy byli wszyscy razem. No i wszystkich nas razem wypędzili z tych piwnic i przepędzili nas przez podwórko, przez takie przejścia, które były w jakiś taki sposób zrobione, żeby było po prostu szybciej się przemieszczać z ulicy na ulicę. I nas wypędzili na ulicę obok, Działdowską, i tam nas ustawili w rzędzie. Było nas tam bardzo dużo, bo byli to ludzie z trzech bloków Wawelberga. I tam prawdopodobnie mieli nas rozstrzelać. Moja mama w tym czasie zaczęła mi coś otwierać przy szyi i ja mówię: mamo, co ty mi robisz? A mama mówi: moje dziecko, będą nas rozstrzelać, więc żebyśmy się nie męczyli, jak kula trafi, żebyśmy po prostu zginęli. I mama mi zerwała medalik mój, który miałam od Komunii Świętej. Nie wiem, co zrobiła z łańcuszkiem, ale bozię włożyła mi do ust, żebym mogła tą bozię przetrzymać i przenieść. Bo Ukraińcy, którzy wrzeszczeli bez przerwy: uchadzi, uchadzi, bystrej, bystrej, zdzierali kobietom z obrączki, pierścionki, czy ktoś miał bransoletkę, to wszystko zdzierali. I tak staliśmy na tej ulicy, czekając na to rozstrzeliwanie. A po przeciwnej ulicy, po przeciwnej stronie tej ulicy paliły się domy, leżała kobieta martwa i żywe dziecko, które się garnęło do jej piersi. Także wstrząsające to były wszystko, że tak powiem, trudno powiedzieć, widoki. To były straszne, jeśli chodzi o wszystkich ludzi i o dzieci, odczucia. No i widocznie dostali nakaz, że nie będą nas rozstrzeliwać. W związku z tym zaczęli nas pędzić ulicą Górczeską w stronę Moczydła. Po prawej stronie ulicy Górczeskiej była olbrzymia fabryka, to była fabryka koronkowa, tak na nią mówili, i to była prawdopodobnie fabryka drezdeńska. Podejrzewaliśmy, że tam robili firanki i że to była fabryka niemiecka. No, czy tak było, czy nie tak było, to już nie było takie ważne w tej chwili. W każdym razie paląca się ta fabryka i wszystkie domy na tej ulicy Górczeskiej po prawej stronie były palące się. I tak nas dopędzili do Moczydła. Moczydło to się zaczynało w miejscu, gdzie był przejazd kolejowy. Ten przejazd kolejowy miał dwa przęsła. Między tymi przęsłami leżały niesamowicie wysokie stosy trupów tlących się i tam w lewo skręcaliśmy i byliśmy wprowadzeni do bardzo dużej takiej, trudno powiedzieć, fabryki. To była nie fabryka, tylko to była taka hala olbrzymia. Tam nie było specjalnie żadnych urządzeń. To było puste i tam nas wszystkich zapędzili. I tam po jakichś 2 godzinach, to znaczy powiedzieli, żeby mężczyźni wyszli, że będą pomagać przy takich jakichś pracach, nie wiem jakich, no. Powiedzieli jakieś dziwne słowo, którego nie potrafię teraz zrozumieć. W związku z tym mój dziadek i wujek rzeczywiście wyszli stamtąd. Zostałam ja z mamą i z babcią. I po jakiejś godzinie czy półtorej słyszeliśmy bardzo dużą ilość salw, które no nas bardzo zaniepokoiły i były jakimś takim znakiem, że prawdopodobnie dzieje się coś bardzo złego z tymi mężczyznami, którzy wyszli. I tak rzeczywiście było. Ci mężczyźni byli przepędzeni na ulicy tej Górczewskiej na przeciwną stronę i tam byli rozstrzeliwani. Natomiast jeśli chodzi o kobiety z dziećmi, to 6 wypuścili kobiety z dziećmi i kobiety powyżej lat 60. I tak myśmy z babcią i z mamą wyszły no, z tej hali i skierowałyśmy się w stronę Campinosa. I tam szłyśmy, doszłyśmy do tego Campinosa. Tam byli znajomi mojej babci i tam się zatrzymałyśmy, gdzie bardzo serdecznie nas przyjęli. No i w takim sposobem zostałyśmy, że tak powiem, ocalone od egzekucji.
Mój tata miał brata, o którym wspomniałam, stryjka Stanisława, który pracował w szpitaliku Karola i Marii i tam mieszkał. I mój tata, kiedy wyszedł z Górczewskiej 15, bo tam mieli akcję jakąś, akcję powstańczą na tym terenie szpitalika Karola i Marii, i mój stryj tam mieszkał. Tam się zajmował na terenie tego szpitalika uruchamianiem przeróżnych, nie maszyn, tylko czym się leczy dzieci, jakimiś urządzeń, uruchamianiem urządzeń do leczenia dzieci. Natomiast akcja, którą prowadzili chyba, był mój stryj, mój tata i były dwie lekarki. W związku z tym, że szpitalik zaczął się palić, dzieci zaczęły się palić na oddziałach, oni po prostu już się nie mogli dalej ujawniać. W związku z tym mieli zagwarantowany pobyt w kanale, który był pod całym terenem szpitalika. I pod tym kanałem, ten kanał był w różnych miejscach, że tak powiem, kręcił się po tym całym terenie szpitalika. I ten kanał miał 5 włazów. I ci Niemcy, jak chodzili po tym terenie, no to kiedy któryś z nich wstąpił na taki właz, to zaczęli się domyślać, że pewnie gdzieś jest więcej takich włazów. No i rzeczywiście te wszystkie 5 włazów odkryli. No i te 5 włazów były odkryte kilka dni. Natomiast kiedy szpitalik już się palił, kiedy dzieci się paliły, oni te 4 włazy zamknęli, a zostawili tylko ten jeden właz otwarty. Więc stryj i tata i te lekarki dwie, żeby uniknąć po prostu zagazowania, czy ewentualnie, że Niemcy ich odkryją, że będą może torturowani, po prostu wszyscy mieli do dyspozycji cyjanek, że jak ich wykryją, to oni po prostu zażyją ten cyjanek. Nic takiego nie miało miejsca, natomiast w ten jeden właz zaczęli wrzucać spalone zwłoki dzieci. Straszne to było dla tych ludzi, którzy tam byli, to znaczy mój tata, stryj i te lekarki. No i potem tam przeszli w jakieś miejsce, które było bardziej bezpieczne po prostu na terenie tego szpitalika. Wiedzieli, gdzie są te włazy i odkryli jeden z tych włazów w miejscu, gdzie nie musieli być już w pobliżu tych trupów dzieci, że tak powiem. I mój stryj wyszedł jednak z białą jakąś chorągiewką, wyszedł i powiedział, że wróci, jeżeli się zorientuje, że wszyscy mogą wyjść. No i niestety nie wrócił. Nie wrócił. Okazuje się, że na polu Budla, jak mój tata wyszedł, lekarki, nie wiem co z tymi lekarkami, na pewno też wyszły, ale nie szły razem z moim tatą. Mój tata się kierował właśnie w stronę Górczewskiej 15, ponieważ zobaczył, że już tam ludzi nie ma i tak dalej. No i z taką białą chyba jakąś chorągiewką skierował się w stronę tam, gdzie myśmy byli umówieni, że się spotkamy w tym Campinosie. Ale jeszcze nadmienię, że w pobliżu Górczewskiej 15, po przeciwnej stronie była ulica, jaka to, o Jezu, taka krótka ulica, i tam był tak zwany plac Budla, i tam prawdopodobnie mój tata, biegnąc właśnie tamtędy, bo musiał tam przebiec tym placem Budla w stronę tej naszego domu, Górczewskiej 15, chyba mówi, widział, że tam leżał właśnie mój stryj. No ale to nie było takie bardzo pewne, także niestety zwłoki tego mojego stryja były już tak jak wszystkich tych, którzy tam zginęli, po prostu no niezidentyfikowane. No i tak to się skończyło, że myśmy się w ten sposób spotkali z moim tatą, ale właśnie chciałam powiedzieć odnośnie tego szpitalika Karola i Marii, że w tej chwili nie ma żadnego śladu, że tam w ogóle coś było, że tam się coś działo. Stoją w tej chwili budynki, ludzie mieszkają. I to jest takie bardzo trudne, smutne. I także chciałabym jeszcze powiedzieć, że nigdy bym nie chciała mieszkać w tej samej dzielnicy. Nigdy.